Cześć kochani, witam się z Wami w kolejnym filmiku i dzisiaj przychodzę do Was z otwarciem paczki z Oriflame. To jest całkiem małe zamówienie, ale jest tutaj też prezent urodzinowy, który sobie zamówiłam i chciałam Wam się pochwalić. Perfumki, także zaraz Wam pokażę. Ja sobie zrobiłam, w ogóle mam dzisiaj taki dzień, że jestem w domu, robię sobie tutaj różne rzeczy, robię przelewy, płatności, dzisiaj mam taki dzień na takie rzeczy, ale zrobiłam sobie przerwę na kawkę i mówię, nagram dla Was filmik, zrobiłam sobie kawę i też ukroiłam sobie ciasto do kawy, ale zobaczcie, jakie fajne ciasto mam. I to jest, słuchajcie, ciasto, to jest ciasto z dyni. Ciasto dyniowe, zrobiła go moja córka. Posiała sobie w ogródku u nas dynie i słuchajcie, takie dynie wyrosły, że wow. Jak nie zapomnę, to nagram Wam, w spiżarce mam dynie właśnie ostatnio zerwane. Jedna jest taka ogromna, druga też jest właśnie ogromna, ale Kamila ją tam przepołowiła, część zamroziła, z części zrobiła zupę. Wczoraj jadłyśmy zupę dyniową. Z części zrobiła ciasto. Coś tam jeszcze, jakąś dynię mojej mamie też dała, taką już pokrojoną, przygotowaną. I wiecie co? I właśnie zrobiła też ciasto dyniowe i jest bardzo smaczne. To jest takie po prostu kruche ciasto, słodziutkie. No dynia sama w sobie też ma taki posmak słodki. Powiem Wam, że ja na przykład nie bardzo, ze dwa razy w życiu jadłam ciasto marchewkowe i jakoś tak to ciasto marchewkowe mi nie przypadło do gustu. Jakoś tak, no nie. Pamiętam, na czyimś weselu jadłam też ciasto szpinakowe. Znaczy ono nie było całe ze szpinaku, ale było tam taka, powiedzmy, część tego ciasta była zrobiona ze szpinakiem i też mi coś nie grało. Mówię, ja chyba nie lubię takich połączeń warzywno-słodkich. Ale powiem Wam, że to ciasto jest naprawdę fajne. Takie kruche. Kamila zrobiła to ciasto bez żadnej posypki i bardzo dobrze, bo ono jest słodkie samo w sobie. Zrobiła właściwie lukier. Zrobiła lukier. O, muszę sobie zapisać, że cukier puder muszę kupić. Ale właśnie kiedy stwierdziła, że jednak nie daje tego lukru, bo to ciasto jest słodkie samo w sobie i byłoby po prostu za dużo tych dobroci, wiecie, mogłoby być przesłodzone. Także bardzo Wam polecam takie ciasto, bo jest smaczne, szybko się go robi i no, jest naprawdę fajne. Tak do kawki jest całkiem spoko. Ja miałam czas, że do urodzin bez słodyczy, nie wiem w końcu, czy Wam powiedziałam, jak to było, czy nie. Tak, do urodzin bez słodyczy wytrwałam, ale w urodziny sobie poleciałam, że tak powiem, na żywioł. I konsumpcja słodkiego była na bardzo wysokim poziomie. No ale wiecie, to też nie chodzi o to, żeby sobie wszystkiego odmawiać i. Teraz mam taki czas, że niby jest to słodkie, ale no staram się jednak ograniczać. Widzicie, że ten kawałek jest taki całkiem sobie skromny. I tak, wczoraj też z ptasim mleczkiem trochę przesadziłam. Dostałam na urodziny od kogo? Od mojej siostry chyba. Dostałam właśnie w prezencie ptasie mleczko też. I tak sobie pojechałam też z tym ptasim mleczkiem, bo uwielbiam ptasie mleczko. Czekajcie, napiję się łyka kawy i już otwieram paczkę, pokażę Wam, co mi tutaj przyszło z Oriflame. To jest paczka, nie? Nie z Avonu tym razem. Mam nadzieję, nie sprawdziłam tego dokładnie, że ten filmik nagrywa mi się już w normalnej rozdzielczości, bo przecież ten ostatni filmik to była jakaś porażka. Bardzo Was przepraszam za tą jakość tego filmiku, paskudnie to wyszło, ale już mówię, dobra, już nagrałam ten filmik, to wrzucę, po prostu kogo tam będzie irytowało oglądanie takiego złego filmiku, to wyłączycie, nie będziecie oglądać. A kto będzie miał ochotę, to sobie obejrzy i całkiem sporo Was jednak oglądało ten filmik, bo dostałam dużo lajków, dużo komentarzy, bardzo za to dziękuję. Dobrze kochani, to co? Już Wam pokażę, co mi tutaj przyszło. Przygotowałam sobie nożyczki. Moje pieski w ogóle chillują sobie na balkonie. Wino już tradycyjnie na tym rozwalonym leżaku. A mam coś na ziemi. Monty w ogóle, słuchajcie, dzisiaj mijają, Kamila mi przysłała snapa i dlatego mi się to przypomniało. Dzisiaj mijają 3 lata, od kiedy Monty jest z nami. Nie urodziny, bo urodził się 1 czerwca, ale właśnie od 4 sierpnia jest z nami.
No, taki słodki był, jak był malutki. Teraz też jest słodki zresztą, ale właśnie. Jak nie zapomnę, to też wam wrzucę zdjęcie właśnie Montusia, jak był malutki. Tak wygląda zamówienie, tak jak mówiłam. Nie jest ono duże, jest małe. Dinuś przyszedł. Dinuń, cześć. Także tak wygląda to zamówienie i już wam pokażę, co. Nie był to dobry pomysł, żeby mnie tak majstrował. Co, serce moje? Co chciałeś? Co, atencji szukasz? Tak? Ja chcę mieć chwilkę spokoju od was, dlatego wam balkon otworzyłam i co? Katalogi z Oriflame zamówiłam nowe. One będą ważne, słuchajcie, od 9 sierpnia. Od 9 sierpnia zaraz sobie, jak już skończę filmik nagrywać, przejrzę sobie, zobaczę, czy jest coś fajnego. Chociaż ja mam, no ale nożyczek to mi nie podrywaj. Wiecie, że Dino to jest taki złodziej. On po prostu co spotka na swojej drodze, to kradnie i zanosi sobie tam do tego swojego dużego legowiska. Nie wiem, czy ona nie była na dwór. Nie, położył się pod łazienką. Taki mały złodziej, on po prostu wszystko kradnie. Słuchajcie, buty kradnie, a na szczęście nie gryzie, tylko sobie zanosi tam do tego swojego legowiska. Skarpetkę, jak gdzieś jakąś zobaczy, kradnie. No wszystko, co spotka na swojej drodze, to kradnie inaczej, jeżeli czegoś szukamy, coś nam zginie, to pierwsze miejsce, w którym tego szukamy, to jest właśnie Dinusia legowisko, nie? Ostatnio właśnie, jak robiłam sobie paznokcie, miałam też na brzegu biurka taki inny pędzelek z cieniuteńkim włosiem. Tego pędzelka tylko sobie używam, żeby sobie żelem podjechać pod skórki i potem kolorem, nie? I ten pędzelek sobie leżał na brzegu biurka. Ja sobie kładę pędzelek, wiecie jak? Po prostu jak tu jest to włosie, nie? O, to ja tak sobie kładę, nie? Że tutaj na blacie i włos mam w wolnej przestrzeni. Wiecie, i gdzieś po prostu mi ten pędzelek albo mi spadł z tego biurka, albo po prostu Dino mi go z biurka sprzątnął, nie? I za chwilę moja córka idzie i mówi: Nie szukałaś tego? Patrzę, ona ma mój pędzelek cieniutki od żelu. Mówię: Skąd masz? Gdzie był? Na podłodze i Dino, koło Dino tam, nie? Czyli mały złodziej mi porwał i teraz nożyczki chciał porwać, nie? Także taka historia z tym naszym urwisem. Zamówiłam katalogi, jakieś tam pakiety, mi się wyświetlił pakiet katalogów, coś tam, że to taniej niby wychodziło, to kliknęłam, mówię, dobra, będę teraz z początkiem miesiąca jeszcze innym osobom roznosić, rozwozić katalogi z Avonu, to od razu też wiecie co, podam im katalogi z Oriflame. I tutaj mam no raptem cztery rzeczy, także za bardzo nie ma czego pokazywać, ale zobaczcie sobie. Taki żel do mycia twarzy. Ja mam ten żel i słuchajcie, on jest świetny, ten żel do mycia twarzy właśnie. Tak pięknie domywa makijaż. O ile jakiś czas temu wam mówiłam, że mam problem z domyciem tuszu. Tak, żeby zmyć tusz do rzęs, z oczu, z rzęs. Pomimo tego, że miałam różne te preparaty do demakijażu, a naprawdę mam tego sporo, słuchajcie, muszę to w końcu zużyć, że zanim w ogóle jakieś nowe, kolejne będę zamawiać, ale ten akurat jest sprawdzony i naprawdę fajnie działa, jak w ogóle mi tutaj z moimi paznokciami, prawda, kolorystycznie podobny. Jest bardzo fajny, tylko ja go sobie wziąłam, ten, który mam w użyciu, wziąłam go sobie pod prysznic, bo najpierw go miałam tam w zasięgu ręki przy umywalce. Wiecie co, on jest taki, że kiedy go się nałoży na twarz, to on bardzo się pieni, bardzo ta twarz jest namydlona i ciężko się jakby go zmywa. Znaczy mam taką gąbkę też i tą do mycia twarzy, do makijażu, tą gąbką sobie ścierałam ten żel, ale wiecie, tej piany jest tyle na twarzy, że jednak najlepiej to się sprawdza pod prysznicem, bo pod prysznicem to wiecie, od razu bieżącą wodą, dużym strumieniem sobie można zmyć i tego. Także sprawdzony, podpasował mi bardzo ten produkt, jest bardzo fajnie domywa buzię, nic, żadnych uczuleń, żadnego, nic się nie dzieje, żadna tam suchość na skórze czy coś. Także zamówiłam sobie ten produkt za koszt wysyłki, bo tak, jakoś tam specjalnie nie zamawiałabym go, żeby sobie, wiecie, robić zapas dla samego zapasu, to nie.
Ale właśnie no, wyświetlił mi się tych proponowanych, że żeby nie płacić kosztu wysyłki, że produkt za koszt wysyłki, wiecie o co chodzi. No to sobie kliknęłam, że to, tam jeszcze były jakieś inne propozycje. Nie pamiętam już, co tam było. Pewnie standardowo płyn do higieny intymnej, no ale to akurat mam. Nie wiem, co tam jeszcze było, jakiś tusz do rzęs chyba się też wyświetlił. Całkiem sporo tych produktów było, bo przez długi czas to wyświetlały mi się jakieś tam 4, może 5 produktów, a teraz mi się całkiem sporo tych produktów wyświetliło, ale jednak stwierdziłam, że no jeśli już, to stawiam na ten preparat. Tutaj jest krem do ciała. Zamówiła go sobie taka moja nowa dziewczyna, która pierwszy raz sobie coś tam u mnie zamówiła. I zamówiła sobie teraz ten krem do ciała. Poprzednio też, kiedy otwierałam paczkę z Oriflame, też był ten krem do ciała. On wtedy nie był w promocji. On kosztował 36,80 i właśnie ta pani zamówiła u mnie na takiej zasadzie, że napisała do mnie na Messengerze i zdjęcie tego kremu, czy jest on w sprzedaży. I ja wpisałam w lupkę na stronce Oriflame. Wyświetliło mi się, że jest. Więc powiedziałam tej pani, że jest, że taka cena 36,80 i ona zamówiła. I wiecie co? I kiedy jej dostarczyłam zamówienie, dałam jej też nowy katalog i w tym katalogu rzuciło mi się w oczy, że ten krem jest, bo to już był następny katalog się zrobił, jest w cenie 22 coś tam, nie? Więc taka różnica, aż mi było głupio. I dałam jej tam w gratisie krem do rąk bodajże. Jakieś tam coś jej dorzuciłam w gratisie, żeby po prostu cena się wyrównała i ja jej o tym powiedziałam też, że mówię, że po prostu zamówiłam. Nie mając wiedzy, że w następnym katalogu ten krem będzie dużo tańszy, nie? Prawie dychę tańszy, ponad dychę tańszy. I ta pani, no, ucieszyła się z gratisu i złożyła u mnie następne zamówienie właśnie na ten krem, bo mówi, skoro jest taka fajna cena, że 22,40 chyba kosztuje w katalogu. Ten katalog jeszcze obowiązuje teraz do 7 sierpnia. To mówi, zamówi sobie ten krem, skoro jest taka fajna cena. I też ta sama pani zamówiła sobie tusz do rzęs Wonder Lash. Ten, wiecie, z tej serii The One, 5 w jednym. Zamówiła sobie ten tusz, też mówi, że bardzo go lubi. I wiecie, i te dwa produkty sobie zamówiła. No i ja mogłam sobie wybrać prezent urodzinowy, więc wybrałam sobie perfumy Miss Jordani. I wiecie co, nie będę ich teraz otwierać, żeby tam sobie zapach zobaczyć czy coś, bo powiem wam, że mam bardzo dużo tych flakonów perfum pootwieranych. Jakoś nie jestem ciekawa tego zapachu. Mam ten Miss Giordani Gold i tak niekoniecznie on mi przypadł do gustu. Czy White? Kurde, już nie wiem. Tak niekoniecznie mi przypadł do gustu i jest otwarty, nie używam go, więc nie wiem. Albo po prostu ktoś sobie zamówi te perfumy i je odsprzedam, albo zamówi sobie próbkę tego zapachu. Poznam ten zapach z próbki i wiecie co? I dopiero stwierdzę, czy on mi pasuje, czy nie, czy otwieram, czy nie. Ale właśnie, no, jako prezent urodzinowy, tylko że aha. Prezent urodzinowy, ale za 24,99. No to tak. Jak na perfumy, w dodatku z tej półki, bo to jest taka półka premium w Oriflame, no to 25 ziko się wydaje niedużo, ale z drugiej strony, no jeżeli to ma być prezent urodzinowy, to miło byłoby, gdyby te perfumy były za złotówkę, tak jak w Avonie. Bo w Avonie też sobie zamówiłam perfumy urodzinowe za złotówkę i to też są perfumy z tej wyższej półki, bo z Today, Tomorrow, Always... Together czy Wonder, coś takiego, kurde, nie pamiętam tej nazwy, ale właśnie też ślicznie one pachną i też czekam na paczkę z Avonu, na tę opóźnioną, ona ma dzisiaj do mnie przyjść i wiecie co? I tam będą te perfumy właśnie. Także tak, no i całe zamówienie, słuchajcie, to już jest całe zamówienie, malutkie zamówienie, tak jak mówiłam. Co, pokrzyczał cię mątuś, tak? Pokrzyczał cię. Idziesz po pocieszenie do mnie. No chodź, ja cię pocieszę. Chodź, na rączki chcesz? Za duży jesteś na rączki, ha? Na chodź. Na chodź. Chcesz? Na chodź. No możesz, na chodź. Ach, wkurzyłam się, bo nie udało się wskoczyć na łóżko. Dino! Dino! Dinuś! No już, no już, no już.
Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że od niedawna czytam książkę. Bardzo Wam polecam tą książkę, jeżeli lubicie takie klimaty. Wiem, że nie każdy lubi. Tytuł tej książki to jest Dobre wibracje, dobre życie. To jest ogólnie, wiecie co, Dino. To jest książka ogólnie, wiecie co, taki jak polepszać swoje życie mentalnie, jak po prostu, bo wiecie, szybko żyjemy. Często jest tak, że prowadzimy bardzo stresujący tryb życia. Ogólnie dużo jest takich stresogennych czynników, przyznacie. I po prostu człowiek jest często tak niczym w takim kołowrotku, nie? Że tutaj ciężko pracuje, tutaj właśnie jakieś tam problemy dochodzą, stresy. Brakuje czasu, żeby tak się po prostu nad sobą zastanowić, o siebie zadbać, mentalnie zadbać. No, przyznacie, że często tak jest. I ta książka właśnie promuje taki samorozwój, taką... No nie wiem, brakuje mi słów, żeby Wam powiedzieć. Po prostu ja Wam tę książkę bardzo polecam. Autorem tej książki jest Vex King. I tak w skrócie, o może Wam przeczytam, nie umiem się wypowiedzieć, chociaż Wam przeczytam. I to jest tak, ten autor jest światowej sławy trenerem umysłu, pisarzem i wizjonerem. Jako dziecko doświadczył biedy, ubóstwa i głodu, mimo to udało mu się zmienić całe swoje życie. Obecnie jest jednym z wiodących coachów rozwoju osobistego i mądrości duchowej. Zajmuje się propagowaniem dobrych wibracji, które pozwalają odblokować ludzki potencjał. Bardzo fajna książka. Ja jestem w tej chwili na stronie 87. Siódemka znowu, co nie? Za zakładkę służy mi kartka z kalendarza z dnia moich urodzin, z 1 sierpnia. Właśnie od 1 sierpnia zaczęłam czytać tę książkę. I wiecie, co Wam powiem? Bardzo fajna książka. Bardzo fajna książka. No, także tak. Pod warunkiem, że tak jak mówię, lubicie takie klimaty, takie tematy. Ja bardzo lubię. I jeszcze, co Wam powiem, że ta karteczka właśnie z kalendarza, nie? 1 sierpień, moja urodzinowa. I w tym kalendarzu, bo to jest taki ze zrywanymi kartkami kalendarz, jest tak, że tam na odwrocie różne są rzeczy, są jakieś przepisy kulinarne, są coś tam, horoskopy jakieś, że tutaj horoskop dla takiego znaku zodiaku na przykład. Są jakieś tam złote myśli. A tutaj akurat na kartce z moich urodzin jest symbol burzy w aforyzmach, a wiecie, że ja kocham aforyzmy, kocham motta życiowe, jakieś takie afirmacje, bardzo lubię. I słuchajcie, przeczytam Wam, bo no takie fajne, a wiem, że wiele z Was też lubi takie rzeczy, bo kiedy robiłam to rozdanie, pisałyście mi swoje motta życiowe i ten, to przeczytam Wam, bo bardzo fajne są te, króciutko to jest, a bardzo fajne. To tak, pierwszy cytat jest taki. Bez deszczu nic nie rośnie. Zacznij doceniać burzę w swoim życiu. To, co przeraża nas w ciemną, burzliwą noc, za dnia wydaje się zaledwie interesujące. W życiu nie chodzi o to, żeby przekrzyczeć burzę, ale o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu. No pięknie, prawda? Nie wszystkie burze przychodzą, aby zakłócić Twoje życie. Niektóre przychodzą, aby oczyścić Twoją drogę. No powiedzcie, czy tak nie jest? No oczywiście, że tak jest. Jakie to jest prawdziwe. Czasu potrzeba, by urósł dąb, co się każdej burzy oprze. Nie szukaj schronienia przed burzą, tylko spokoju mimo burzy. No, fajne, fajne te cytaty. I akurat zobaczcie, taki zbieg okoliczności, że kartka z moich urodzin i takie fajne cytaty do takiej fajnej książki. Tak wygląda ta książka, okładka. Także polecam Wam, jeżeli lubicie takie klimaty. Dobrze, kochani, nie będę już przedłużać filmiku, tylko wiecie co, pożegnam się już z Wami, dopiję sobie moją kawę i zjem ciacho i przejrzę sobie nowy katalog z Oriflame, zobaczymy co tam fajnego jest. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy bardziej jesteście Team Avon, czy Team Oriflame, co bardziej lubicie, którą markę bardziej lubicie. Tak z tego co ja widzę właśnie po komentarzach, czy tam co tam sobie czasem piszemy na Instagramie, to chyba jednak więcej tutaj mam osób, które są Team Avon.
A, mogę się mylić. Powiem Wam jeszcze, że właśnie teraz, tuż przed, zanim włączyłam kamerę, jeszcze sobie weszłam na maila, no bo byłam ciekawa, czy ten pan z reklamy do mnie napisał, nie, odnośnie tego szyldu. I patrzę, a tu tak, dostałam wiadomość wczoraj o 23:28, że właśnie przesłał mi propozycje projektów na mój szyld. Pokazałabym Wam tutaj, ale wiecie co, tam jest też umieszczony mój numer telefonu, to tak w sieci to może niekoniecznie, żeby umieszczać do publicznej wiadomości numer telefonu. A jest tak to skonstruowane na szyldzie, że po prostu nie bardzo jest jak ukryć ten numer. Czy musiałabym się po prostu dużo bawić, żeby wiecie tam zamazywać ten numer, a też mnie czas nagli. Także tylko Wam powiem, że dostałam 3, 4, 5 propozycji tych projektów. Wybrałam sobie jeden w kolorystyce biało-różowej. Nie, takie miałam trochę mieszane uczucia, czy to mi nie będzie tak za bardzo cukierkowo, ale że należy słuchać swojej intuicji, to jednak z tych wszystkich szyldów, z tych projektów najbardziej mi się ten spodobał. A też właśnie ta firma wykona mi baner z napisem Avon, więc tam też będzie kolorystyka różowo-biała. Więc wiecie co? Czekajcie, muszę się napić kakao. Więc chciałam, żeby ten kolorystyka z baneru jakoś tak mi się, wiecie co, wpasowało jedno w drugie, żeby była po prostu podobna do kolorystyki z baneru. Także tak, no myślę, że dobry projekt wybrałam i że będzie mi się podobać. Także tak, dobrze kochani, zaraz Wam tutaj jeszcze na koniec wkleję zdjęcia Montusia, jak był malutki i pokażę Wam te dynie w spiżarce, jakie ma. A dziś już będę się z Wami żegnać. Dziękuję, że ze mną byliście, że oglądaliście ten filmik. Życzę Wam dobrego dnia i do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaczki. Pa, pa. Tutaj jest właśnie ta zupa dyniowa z wczoraj. Kamilka zrobiła jej dużo, bo na 2 dni, więc i na dzisiaj mamy gotowy obiad. Tak się prezentuje zupka i już Wam pokażę moje dynie.